Dobrze, dla 18 więc możemy zaczynać. Myślę. Okej. Okay. Jest nasze ostatnie spotkanie z serii Dni Otwarte Ateneum Szkoły Wyższej w formie online. Dzisiaj porozmawiamy razem z Sopocką Szkołą Wyższą o tych studiach, jak one wyglądają, czego możemy się po nich spodziewać. Są ze mną następujący goście. Dziekan Wydziału Neofilologicznego Ateneum Szkoły Wyższej, pani dr Katarzyna Kukowicz-Żarska. Jest ze mną pan dr Tomasz Kalinowski, przedstawiciel Sopockiej Szkoły Wyższej oraz zaprosiłam też studenta tego kierunku, pana Filipa Kosińskiego, studenta drugiego roku. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, żeby właśnie dzisiaj porozmawiać o tych wspólnych studiach, które prowadzimy my, Ateneum oraz Sopocka Szkoła Wyższa. Może zacznę od doktora Tomasza Kalinowskiego z pytaniem, co to w ogóle są za studia, co możemy kandydatom, którzy szukają odpowiedzi na to, interesują się ofertą, opowiedzieć o tym kierunku, jak one wyglądają, czym się ten kierunek charakteryzuje. To są przede wszystkim dobre studia. Dobre studia w dzisiejszych czasach to jest towar rzadki, bo mamy wiele kierunków studiów, które są nieatrakcyjne w trakcie studiów, ale to nie jest najważniejsze. Być może najważniejsze jest również to, że po ich skończeniu absolwent pojawia się na rynku pracy i widzi, że niespecjalnie ktoś jest zainteresowany absolwentem danego kierunku studiów. To nas nie dotyczy. My staramy się zorganizować i zaoferować kierunek studiów, który jest bardzo praktycznie zorientowany. Jego kształt, dobór przedmiotów, dobór kadry akademickiej przeprowadzony jest według bardzo ściśle określonych kryteriów. Mamy nauczycieli, których większość ma bardzo praktyczne doświadczenie biznesowe i przychodząc do Sopockiej Szkoły Wyższej oferuje z jednej strony nienaganną wiedzę akademicką, ale co być może ważniejsze, wiedzę praktyczną, która jest oferowana na otwartych seminariach dla studentów. Dalej, najlepszym dowodem, że jest to kierunek praktyczny, nie będzie fakt, że większość naszych studentów, a mamy już to doświadczenie, ponieważ nasz kierunek działa od ponad 4 lat, znajduje zatrudnienie w doskonałych firmach. Mamy w tej chwili w Trójmieście wysyp międzynarodowych firm, które działają w centrach usług wspólnych. Jak jedziemy między Gdańskiem a Sopotem, to w okolicach Oliwii widzimy potężne nagromadzenie nowoczesnych międzynarodowych firm, gdzie pracują nasi studenci. Takie nazwy jak Bayer, ThyssenKrupp, State Street, Alexander Mann Solutions, to są te firmy, gdzie nasi studenci trafiają. Trafiają dlaczego? Trafiają dlatego, że te firmy, oferując nowoczesne miejsca pracy, oczekują również bardzo dużo od bardzo młodych studentów, którzy mają przynieść 2 albo 3 praktyczne języki obce, którzy mają przynieść wiedzę na temat nowoczesnego funkcjonowania biznesu, mają przynieść już kulturę biznesu, która nie jest oferowana jako regularny kierunek studiów na wielu masowych uczelniach publicznych i co więcej, mają przynieść pewną umiejętność elastycznego funkcjonowania na rynku pracy, co jest przedmiotem naszego bardzo praktycznego szkolenia, które oferujemy. Przykład, w jaki sposób ten kierunek został skrojony. Mamy bardzo dużo na początku przedmiotów językowych, a więc rozpoczynamy od głębokiego zanurzenia w język angielski biznesowy. Potem przechodzimy do języka drugiego, który w przypadku naszej szkoły dotychczas to był język niemiecki jako drugi podstawowy język, który jest używany w biznesie w Polsce Północnej, na Pomorzu czy w centrach usług wspólnych, ale mamy również do wyboru język hiszpański, a od nowego roku będzie to również język francuski. Zatem student dostaje głębokie zanurzenie językowe i począwszy od drugiego semestru już bardzo praktyczne przedmioty biznesowe. Student być może doceni również fakt, że nasza uczelnia jest uczelnią małą, butikową, jest uczelnią przytulną. To jest ten typ uczelni, gdzie student pisze mail do pracownika dawno po zajęciach
I raz mi się zdarzyło, że w ciągu kilku godzin nie odpowiedziałem i na drugi dzień student delikatnie pyta, dlaczego nie ma odpowiedzi na mój mail? Przeprosiłem. I teraz nawet czasem staram się to czynić w nocy. Nie dlatego, żeby się budzić w drugiej nocy, ale żeby student miał poczucie, że ta uczelnia jest dla niego otwarta. Coś, co jest być może również niezwykle ważnym elementem. Wielu studentów po trzecim roku studiów, po zakończeniu pierwszego etapu, myśli tak, pójdę do pracy, będę pracować, ale może te 3 lata studiów to jest ciut za mało, może będę chciał się dalej rozwijać. Nasza szkoła oferuje międzynarodowy, prestiżowy program kształcenia, jakim jest ACCA. Zdobycie międzynarodowego certyfikatu ACCA to jest nie tylko możliwość pracy w Polsce, to jest możliwość pracy w Hamburgu, w Bombaju, w Bogocie i w Johannesburgu. Zatem to są argumenty, które niejednego studenta przekonują. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim i kończą się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu uprawniającego do podjęcia pracy praktycznie na całym świecie. Okej, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Czym tak właściwie jest ten kierunek, aby nasi kandydaci też uzyskali odpowiedź na to pytanie, jeżeli się interesują ofertą? To może teraz zapytam panią dziekan, bo to jest nasz wspólny kierunek, tak? Sopockiej Szkoły Wyższej oraz Ateneum. To może teraz pani dziekan kilka słów by też opowiedziała o tych studiach, o tym kierunku. Tak, oczywiście pan doktor Kalinowski tutaj pięknie przybliżył nam jakby samą ideę kierunku i rzeczywiście mamy przyjemność uczestniczyć w tym procesie kształcenia studentów, którzy już zgłaszając się do nas reprezentują bardzo wysoki, czasami bardzo wysoki, czasami jest to taki zakładany poziom językowy mniej więcej na poziomie takie B1, B2. Jest to wymogiem właściwie koniecznym ze względu na to, że studenci rzeczywiście są w ciągu tego pierwszego semestru zanurzeni w język. Pierwszy semestr przebiega właściwie, odbywa się w całości u nas w Ateneum Szkole Wyższej. Zajęcia, które proponujemy, to są zajęcia z języka angielskiego, które mają na celu zarówno praktyczna nauka języka angielskiego, nie samą naukę, czy przyswajanie języka takie w takim standardowym rozumieniu, ale właśnie już jest nakierowane od samego początku na rozwój sprawności z takim nacechowaniem biznesowym. W związku z czym proponujemy takie przedmioty jak na przykład słownictwo biznesowe, które pozwala rozbudowywać leksykę, którą dysponują tutaj nasi studenci. Korespondencja biznesowa tutaj rozwijamy sprawności pisania, ale również takie sprawności jak na przykład prezentacje biznesowe, które w języku angielskim oczywiście, które podczas których student uczy się nie tylko w sposób leksykalny czy jakby gramatycznie poprawnie wypowiadać, ale także, żeby cała ta wypowiedź była spójna, zgodna z pewnymi standardami. Tutaj pan doktor właśnie też bardzo, bardzo silnie szkoli studentów w tych kwestiach biznesowych, też mają przyjemność współpracować. Konwersacje również nakierowane na kształcenie kompetencji mówienia, tutaj sprawności mówienia w tym kontekście, także w takim odcieniu biznesowym. W związku z czym nasi pracownicy, którzy tutaj wspierają ten proces dydaktyczny, to są naprawdę dobrzy praktycy, którzy posiadają dużą wiedzę z tego zakresu, no i wspierają studenta w rozwoju indywidualnym, ale również w rozwoju innych elementów takich pozajęzykowych czy okołojęzykowych, no, które tutaj, jak pan doktor wspomniał, są właśnie niezbędne i wynikają też z potrzeb rynku. Tak? Bo tutaj się bardzo silnie z jednej strony nastawiamy na praktykę językową, a z drugiej strony staramy się odpowiadać tym potrzebom rynku bieżącym. Mam nadzieję, że pan Filip to potem potwierdzi, że tak i właśnie jest. Tak. Proszę, panie Filipie, coś pan chciał? Super, dziękuję. Może tylko skomentuję właśnie ten pierwszy semestr, właśnie o którym pani rektor i pan doktor Kalinowski mówili, który uważam, że jest świetnym wstępem na późniejsze przedmioty, które są na kolejnych semestrach, które są trudniejsze. Trzeba znać te trudne słownictwo i tak dalej, także ten pierwszy semestr, w którym mamy ogrom słownictwa biznesowego, prezentacji, jak się wypowiadać, czego nie mówić,
jak poprawnie pisać maile biznesowe, czego unikać, czego, co się może przydać, co nie. Także, że ten semestr jest świetnie przemyślany i też ja tak uważam i moi koledzy z kierunku i uważamy to, że ten pierwszy semestr dał nam najwięcej, jeśli chodzi o słownictwo biznesowe, którego teraz używamy już w praktyce na co dzień, realizując inne przedmioty, nie tylko z języka angielskiego, ale też na przykład z niemieckiego, którego na teraz sobie właśnie wybraliśmy. Nie wiem, o czym jeszcze mogę wspomnieć. Może o planie zajęć w sumie. Nie wiem, czy to jest... To jeszcze do planu zajęć, czy ogólnie do tego, co możemy spotkać, jeszcze wrócimy. Dobra. Natomiast ja jeszcze chciałam zapytać o to, jakie specjalności możemy wybrać, bo wiemy, że mamy ten kierunek, tak, biznes i języki, natomiast już na co konkretnie możemy się zdecydować, jeżeli chodzi o wybór dalszej ścieżki. Czy pan doktor Kalinowski może nam tutaj kilka słów na ten temat powiedzieć? Większość naszych studentów wybiera specjalizację biznes międzynarodowy, bo jest to najbardziej ogólny i pojemne, i pojemna kategoria. Z czego to wynika? Wynika to z po prostu tego faktu, że po pierwsze mamy bardzo dużo międzynarodowych firm w promieniu kilku kilometrów i od Ateneum, i od Sopockiej Szkoły Wyższej. To jest bardzo ważny argument. Po drugie, część z naszych absolwentów znajduje pracę w polskich firmach, które w tej chwili bez żadnych kompleksów ekspandują na obce rynki i bardzo często to właśnie młodzi ludzie przechodzą do pracy, mają 22-23 lata i szef firmy im mówi, a teraz znajdziesz swoje miejsce na rynku portugalskim czy greckim, bo tam będziemy eksportować nasze okna. I taka wiedza, jak na tym nowym rynku się znaleźć, jest wiedzą bardzo potrzebną. Oczywiście nasi studenci chętnie korzystają z naszej takiej podstawowej specjalizacji Sopockiej Szkoły Wyższej, jaką jest rachunkowość i finanse. To jest, można powiedzieć, taki kapitał początkowy naszej szkoły, gdzie bardzo zacna kadra profesorska zakładała tą szkołę i ten typ kompetencji jest naszą taką, można powiedzieć, kluczową umiejętnością, którą przekazujemy studentom z naszego kierunku. Część naszych studentów bardzo dobrze i chętnie wybiera i znajduje się w specjalizacji związanej z kapitałem ludzkim. Te firmy, które są tutaj wokół, niejednokrotnie działają w obszarze rekrutowania, zarządzania ludźmi i ta tematyka również cieszy się bardzo dużą popularnością. Prowadząc seminarium licencjackie, gdzie studenci mają suwerenny wybór tematyki, całość tematyki HR-u jest w tej chwili niezwykle popularna i studenci świadomie wybierają sobie zagadnienia związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, z poszukiwaniem cenionych pracowników, z employer brandingiem, a więc to są takie rzeczy, które w tej chwili we współczesnym biznesie mają kluczową rolę. Mhm. Okej, bardzo dziękuję. To teraz pytanie do pana Filipa. Może jakby pan zechciał powiedzieć na temat tego, kilka zdań na temat tego, jaką pan specjalizację wybrał na tym kierunku i kilka zdań może na ten temat. A więc tak, ja miałam okazję wybrać specjalizację International Business. To jest jedna z czterech, które mieliśmy do wyboru. Mieliśmy też Accounting, mieliśmy też Tourism with Business i było też bodajże coś z HR-ami. Mhm. Ja skończyłem na IB, dlatego że po prostu moje zainteresowania jakby dotyczą się i są wokół tego biznesu międzynarodowego, jak się w tym biznesie zachowywać, jeśli chodzi o języki obce i savoir vivre i tak zwane te global affairs. I mamy teraz właśnie przedmiot z panią doktor Siemianę Kruskań, który w zasadzie już kończył, mieliśmy już egzamin. Właśnie był to egzamin prowadzony online, także też to było dla nas coś zupełnie nowego i tak samo dla pani doktor i dla nas w sumie. Ale poszło nam całkiem nieźle z tego, co pani doktor nam mówiła, więc jesteśmy dobrej myśli.
Natomiast wracając do tematu specjalizacji, to uważam, że jest ona jakby jedną z tych takich lepszych do wyboru. Wiadomo też, jak sobie kto jakąś ścieżkę rozwoju kieruje, jaką chce wybrać i co zrobić w przyszłości. Natomiast uważam, że ta biznesowa jest potencjalnie najlepszym wyborem dla studenta tego kierunku, czyli business languages. Mhm. Okej, okay, super, bardzo dziękuję. A jeszcze mam pytanie o to, jak wyglądała Twoja rekrutacja, bo to myślę, że jeszcze pamiętasz, jakie dokumenty musiałeś złożyć? No przede wszystkim był to formularz aplikacyjny, zgłoszeniowy, który musiałam wypełnić, tak jak na większości uczelni, donieść kopię wyników matur. W sumie wszystko szybko poszło sprawnie, bardzo szybko. Panie były bardzo miłe w dziekanacie, tak samo był kontakt z nimi bardzo przez maila, przez telefon, także nie było żadnego problemu, żadnych przeciwwskazań ani przeszkód, więc rekrutacja poszła bardzo sprawnie, byłem informowany na bieżąco, więc wszystko, żadnych zastrzeżeń absolutnie. Jak wszystko jestem na tak, także polecam wszystkim. Tak, ja też przy okazji, jak już troszeczkę weszliśmy na ten temat rekrutacji, to od razu uspokajam wszystkich tegorocznych maturzystów. Wiem, że te wyniki z matur będą troszeczkę później w tym roku, ale nie musicie się o nic obawiać, my na Was zaczekamy, także spokojnie możecie spać spokojnie, nie będzie takiej sytuacji, że te wyniki z matur pojawią się później, więc też jakieś tam drzwi na wybrany kierunek są dla Was zamknięte. Dobra, to skoro już wiemy, jakie specjalności możemy wybrać, jak generalnie wyglądają te studia, kilka takich informacji, to może jeszcze zapytam o praktyki, bo to też jest bardzo ważny element każdych studiów. Może pan doktor by kilka słów też na ten temat praktyk powiedział, jak one się odbywają, gdzie już studenci tego kierunku mogą się udawać, żeby taką praktykę zrealizować. Dzisiejsze wymogi rynku pracy są tak skonstruowane, że od młodego człowieka, który jest jeszcze studentem, wymaga się nie tylko wiedzy, ale najlepiej 5-letniej praktyki zawodowej. Czy to jest możliwe? No pewnie 5-letniej nie, ale możliwe jest to, żeby w trakcie odbywania studiów praktyka już miała miejsce. To w naszej szkole jest zapewnione na ostatnim semestrze, gdzie studenci de facto koncentrują większość swojego czasu na odbywaniu półrocznej praktyki i przy okazji pisaniu pracy licencjackiej. Walorem takiego rozwiązania jest to, że bardzo dużo studentów z tej praktyki, kończąc studia, przechodzi płynnie do po prostu stosunku pracy w firmach w momencie, kiedy zarówno pracodawca, jak i student jest ewentualnie zainteresowany finalizacją takiego dealu. Kolejnym elementem jest to, że nasza szkoła ma niezwykle silną więź z pracodawcami, którzy tworzą konwent pracodawców w naszej szkole, a więc kilkudziesięciu prezesów znaczących firm Pomorza pozostaje w bezpośrednim kontakcie z kierownictwem naszej szkoły, osobiście z panią rektor. I to jest taka doskonała platforma wymiany informacji, ale również wymiany tego komunikowania, tego, co rynek pracy tak naprawdę bardzo mocno potrzebuje. W przeciwieństwie do uczelni molochów, u nas małe fine-tuningowanie kierunku studiów albo powołanie nowego przebiega bardzo szybko. To nie jest dwuletni proces, który wymaga 48 szczebli decyzyjnych, tylko po prostu mamy sygnały z rynku, które dostajemy i te sygnały pani rektor wraz z podległym jej personelem jest w stanie niezwykle szybko implementować. To jest coś, co nas pozytywnie, niezwykle mocno wyróżnia na tle innych dużych szkół. Przy tej okazji mogę powiedzieć, że te praktyki bardzo często studenci przynoszą niezwykle pozytywny feedback i w momencie, kiedy mamy teraz sytuację, gdzie z jednej strony poprzez koronawirusa niektóre typy działalności gospodarczej ulegają skurczeniu, akurat te firmy, które zatrudniają naszych studentów i absolwentów, mają wyjątkowo dobry czas, praca zdalna, super panowanie nad całą techniką
komputerową, powoduje, że można powiedzieć, te firmy mocno chcą złapać takiego studenta i już go po prostu trzymać i nie odpuścić. Zatem w trudnych czasach stabilne miejsce pracy jest wartością samą sobie frapującą. Okej, bardzo dziękuję. Teraz jeszcze chciałabym panią dziekan zapytać, bo już ustaliliśmy tak, że tutaj ze strony Ateneum ten pierwszy semestr jest też, odbywa się u nas, odbywają się zajęcia, są to też zajęcia w dużej mierze językowe. Chciałabym zapytać o kadrę, bo myślę, że to też jest takie pytanie, które nurtuje naszych kandydatów. Kilka słów o prowadzących te zajęcia z naszej strony, bo już tutaj ze strony Sopockiej Szkoły Wyższej pan doktor kilka słów przedstawił. Tak, no nasza kadra na pewno, tu najważniejszym jest to, że jest to kadra rzeczywiście wyspecjalizowana. To są osoby, które świetnie władają językiem angielskim, a jednocześnie też posiadają taką wiedzę niezbędną do tego, żeby wywołać w studentach taką chęć poznawczą. Są to osoby takie pełne pasji, pełne rzeczywiście chęci do robienia tego, co robią. Staramy się stawiać właśnie na praktyków, dlatego że ta praktyka językowa, ale również dostosowanie materiału czy zagadnień, które są realizowane wraz ze studentami do potrzeb rynku, takich bieżących potrzeb, do faktycznych potrzeb studentów, ale również do grupy, do samej grupy i poziomu oraz potrzeb poszczególnych grup jest dla nas rzeczywiście priorytetowe. Są to osoby, które zajmują się również tłumaczeniami zawodowo, są to osoby, które zajmują się językiem biznesowym, szkoleniem, coachingiem na szerszą skalę. Także na pewno są to osoby bardzo, bardzo oddane swojej pracy i fachowe, i tutaj możemy na nich zawsze w tych kwestiach polegać. Okej, super. To jeszcze mam od razu pytanie, to też może do pani dziekan na początek, bo wiemy, że też na studiach są jakieś dodatkowe formy aktywności, jakieś koła, czy może jakieś wymiany, programy. Czy tutaj też kilka zdań na ten temat mogę prosić? Tak, oczywiście w Ateneum Szkole Wyższej funkcjonują koła. Tutaj będziemy głównie mówić o kołach zainteresowań, kołach językowych dotyczących języka angielskiego, ale oczywiście dotyczą one różnych języków. Tutaj nawet pan doktor Kalinowski nas wsparł swoją obecnością na otwarciu w ubiegłym roku akademickim koła filologów, jeżeli chodzi o język angielski. Także mieliśmy okazję wspólnie powitać studentów i zachęcić ich do pracy. Oczywiście studenci Sopockiej Szkoły Wyższej są zawsze również mile widziani. Mogą uczestniczyć w tych zajęciach, mogą współpracować z wykładowcami na gruncie zarówno projektów, jak i po prostu pracy, takiej typowo pracy w kołach naukowych czy w kołach zainteresowań. Nie tylko, tak jak mówię, w ramach języka angielskiego, ale ponieważ później w ramach już zajęć, które odbywają się stricte w Sopockiej Szkole Wyższej, również studenci są cały czas otoczeni tym językiem, językiem niemieckim, jak słyszeliśmy, językiem hiszpańskim, również w pracach tych kół, czy w działalności tych kół mogą znaleźć zawsze oparcie. Z tego, co wiem, również w Sopockiej Szkole Wyższej działają różnego rodzaju koła naukowe, już takie skierowane na konkretną działalność, więc jakby tutaj opieramy się również na dobrych praktykach i na wymianie wiedzy pomiędzy uczelniami, wspieraniem studentów też w tym zakresie. Okej, jasne. Dobrze. Jeszcze chciałam zapytać, bo jakby też to podczas naszych webinarów jest też jakby wspominane o przystosowaniu, o wsparciu uczelni, jeżeli chodzi o studentów niepełnosprawnych. I tutaj też bym chciała Państwa prosić o kilka zdań w tym temacie. Może panią dziekan najpierw poproszę, jak to wygląda w zastrzeżeniu. Oczywiście, to ja w imieniu Ateneum, w takim razie Szkoły Wyższej. No, pierwsza i taka najważniejsza rzecz to jest właśnie nasze dogodne położenie. My jesteśmy rzeczywiście w takim punkcie, mamy bardzo, bardzo blisko do dworca PKS, więc te kolejka, także te dojazdy, to skomunikowanie jest bardzo korzystne, co ma duże znaczenie w związku w kontekście tego, że studenci odbywają pierwszy semestr właśnie u nas w Ateneum. Oprócz tego oczywiście budynek jest wyposażony w windę, posiadamy
Także sprzęt, który może ułatwić studentom niepełnosprawnym funkcjonowanie w ramach procesu dydaktycznego, różnego rodzaju sprzęt, który wspomaga osoby na przykład słabowidzące. Dysponujemy takim wsparciem dla naszych studentów, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Studenci zgłaszają się do nas i staramy się ich wspierać w tych zakresach bardzo intensywnie. Co też było widoczne w czasie tej sytuacji z koronawirusem, która nas tutaj spotkała i no, również staraliśmy się naszych studentów pod tym względem wspierać. Okej, bardzo dziękuję. To jeszcze pana doktora Kalinowskiego poproszę, żeby powiedział, jak to wsparcie wygląda. Nasza szkoła ze środków Unii Europejskiej zrealizowała kilka projektów, które miały na celu przystosować infrastrukturę szkoły dla osób niepełnosprawnych i to zrobiła z bardzo dużym sukcesem. Najlepiej jak student by po prostu przyszedł do naszej szkoły i zobaczył, jaka jest przytulna, jaka jest miła, jaka jest kameralna. Jest winda, są ciągi komunikacyjne ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Mamy bufet, gdzie w przytulnych warunkach możemy posilić się i podobnie jak w przypadku Ateneum, mamy doskonałą lokalizację. Ateneum ma lokalizację w centrum Gdańska. Nasza szkoła jest zlokalizowana w takim bardzo zacisznym, przyjemnym, przytulnym centrum Sopotu, bezpośrednio przy kolejce, więc kolejka, trolejbus, autobus i co też ważne dla niektórych studentów, sporo studentów przyjeżdża samochodem. Jest bardzo duży parking. W centrum dzisiaj miast komfortowe znalezienie miejsca parkingowego wcale nie jest rzeczą prostą. Ja bym może jeszcze dodał drugi element, mianowicie my cały czas mówimy o takich bardzo twardych, racjonalnych argumentach. My w naszej szkole mamy studentów nie tylko z Trójmiasta, Pomorza, ale mamy studentów z miast, miejscowości, małych wioseczek, które są odległe od naszej szkoły 500-600 kilometrów. Coś spowodowało, że ci studenci przyszli do nas studiować. Są argumenty racjonalne, dobra uczelnia wyższa. Ale są też argumenty emocjonalne. Czyż niemiło się studiuje nad morzem, niedaleko plaży? Jestem sam chłopakiem z małej miejscowości, który również brał taki argument pod uwagę i przychodząc na studia do Trójmiasta, chciałem studiować blisko morza. To nasza szkoła oferuje. Tak, to niewątpliwie jest jeden z argumentów, który przeważa, jeżeli chodzi o decyzję wyboru miejsca do studiowania. Jak najbardziej tutaj bliskość może sprzyja. Dobrze, czyli tak, mamy tutaj jakby przystosowanie i pełne wsparcie, które oferujemy studentom niepełnosprawnym. Wiemy już, jak te studia wyglądają, czego możemy się spodziewać, jakby ze strony też obu uczelni. Może ja bym jeszcze tutaj pana Filipa zapytała o właśnie o jakieś jego takie ogólne wrażenia dotyczące studiów, bo to też zawsze dla naszych kandydatów myślę jest bardzo ciekawe, jeżeli osoba, która już studiuje, podpowiada, co może ich spotkać, czego mogą się spodziewać potem, jak wybiorą ten kierunek. Jakby jeszcze pan Filip w kilku zdaniach może coś od siebie dodał. Jasne. Może tak powiem na wstępie, że gdybym miał mówić o SSW i o BL-u, mógłbym mówić tak godzinę w sumie, czyli całe spotkanie, ale postaram się, wiem, że nas goni czas i postaram się bardzo krótko, szybko powiedzieć rzeczowo. Więc ja jestem bardzo zadowolony z Sopockiej Szkoły Wyższej, jak i z kierunku BL-a, który współpracuje z Ateneum. Sam program studiów, który jest docelowo zrobiony pod przyszłą karierę studenta, wszystkie plany biznesowe pod czy to finanse, czy to HR, czy sam biznes sobie, transport, bardzo dobrze wpływa na tą naukę i samorozwój podczas studiów. Mamy bardzo fajną kadrę międzynarodową, która często ma doświadczenie nie tylko w Polsce, często mamy też zajęcia z osobami, które prowadzą własne firmy, to też jest bardzo ważne, bo mają, tak powiem, pogląd na to, jak to wszystko wygląda w praktyce i w biznesie i mogą nam tą wiedzę i te wszystkie opinie przekazać na zajęciach w murach uczelni.
Wiem, że też, że szkoła, właśnie dzisiaj rozmawiam z panią Dorotą z Biura Projektów, która i wiem, że szkoła współpracuje z, oferuje staże dla studentów, między innymi BL-u, ekonomii i innych pokrewnych kierunków. I szkoła współpracuje z takimi firmami jak właśnie Swarovski, Bayer, które już były wymienione przez pana doktora, ThyssenKrupp, PwC, czyli te wszystkie oliwskie korporacje międzynarodowe i firmy, które mają swoje siedziby w Trójmieście. Właśnie koleżanka z mojego kierunku, Klaudia, zmieniła tryb na zaoczne z racji, że dostała ofertę stażu w dużej międzynarodowej firmie. I z tego, co wiem, to jest bardzo zadowolona i także będzie współpracowała dalej z tą firmą. Już nie w formie stażu, a właśnie na pełnym etacie, na umowie o pracę. Także polecam wszystkim ten kierunek i jak najbardziej rozwijanie się w tym kierunku. Nie wiem, co mogę jeszcze dodać. W sumie no to wszystko. Powiedział pan jeszcze jedną rzecz, że też te studia można z powodzeniem właśnie połączyć. Tutaj koleżanka pracuje już normalnie na etacie i też studiuje w trybie niestacjonarnym, więc to też myślę, że dla naszych kandydatów jest dobra informacja, że spokojnie jest to możliwe, aby pracę połączyć ze studiowaniem. To jeszcze bym może poprosiła panią dziekan i później pana doktora, żeby tak w dwóch zdaniach już powoli na zakończenie naszego spotkania zaprosili do rekrutacji, w kilku zdaniach podsumowali może to, ten kierunek. Ja pierwsza, tak? Tak, proszę. To zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Nasza uczelnia Ateneum Szkoła Wyższa jest rzeczywiście uczelnią również bardzo przytulną, bardzo piękną, pięknie położoną. Możemy zaoferować również bardzo miłą atmosferę. Mam nadzieję, że po prostu studenci, nasi kandydaci, przyszli studenci przyjdą i się sami zorientują szybciutko i nie będą żałowali tego wyboru. Natomiast tak od siebie mogę powiedzieć, że rzeczywiście ten pierwszy semestr bardzo się tutaj staramy naszym studentom, wspólnym studentom nieść wszelkiego rodzaju pomoc, zarówno my w Ateneum. Wiemy, że główne miejsce, w którym można się zrekrutować, tak, to jest w Sopocku, natomiast my również przyjmujemy z otwartymi ramionami, także nikt od nas również nie wyjdzie niezaopiekowany. Okej, okay, super, bardzo dziękuję. To jeszcze pana doktora poproszę. U nas rekrutacja już ruszyła i z informacji, które do mnie dochodzą, jak przechodzimy z układu na żywo do układu online, jeśli chodzi o rekrutację, no teraz takie warunki mamy, to zawsze by się mogło wydawać, że rekrutacja online jest taką trochę rekrutacją nieludzką, bo nie zapewnia tego bezpośredniego kontaktu. Efekt jest dokładnie odwrotny. W tej chwili wszyscy buszują po sieci i szukają dla siebie stosownych kierunków. I my, prowadząc od kilku lat kierunek Business and Languages w układzie zarówno dziennym, jak i w układzie zaocznym, mamy już duże zainteresowanie i w układzie studiów dziennych, i w układzie studiów zaocznych. Pragnę zauważyć, że nasz dziekanat i cały zespół moich koleżanek i kolegów, którzy są zatrudnieni w dziale marketingu i rekrutacji, pracują w tej chwili pełną parą i pomimo tego, że część zajęć prowadzonych w tej chwili jest no w zasadzie online, bo nie możemy spotykać się na terenie naszych sal, to znaczna część szkoły pracuje w tej chwili bardzo intensywnie, żeby móc być w każdej chwili przygotowanym na pełną, profesjonalną obsługę kandydatów. Jest sporo zapytań mailowych, jest sporo pytań o dużo drobnych szczegółów. Kierunek Business and Languages jest kierunkiem stosunkowo nowym na rynku i w związku z tym siłą rzeczy, w przeciwieństwie do kierunków, które są kilkadziesiąt lat na rynku edukacyjnym, poziom głodu wiedzy o tym kierunku jest siłą rzeczy nieco większy niż w przypadku kierunków bardzo tradycyjnych.
Okej, bardzo dziękuję. Myślę, że mogę tutaj powiedzieć za obie uczelnie, że gdyby nasi kandydaci mieli jakiekolwiek pytania, problemy, to z przyjemnością Wam pomożemy, odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i też zapraszamy do kontaktu, czy właśnie tutaj poprzez stronę Ateneum Szkoły Wyższej, czy poprzez stronę Sopockiej Szkoły Wyższej. W obu tutaj działach rekrutacji nasi kandydaci uzyskają pomoc i wsparcie dotyczące rekrutacji i dotyczące tych studiów. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak wspominałam na początku, to już jest spotkanie kończące cykl, cały cykl pod tytułem Dni Otwarte Ateneum Szkoły Wyższej Online. Tak jak wspominałam, no, w tym roku to odbyło się troszeczkę inaczej. Ale bardzo dziękuję za obecność i zapraszam do obserwowania naszej strony i naszych mediów społecznościowych. Tam będziemy informować o dalszych krokach i o kolejnych spotkaniach, które też dla Was przygotowujemy. A jeszcze raz moim gościom dzisiejszym bardzo dziękuję i zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych i odwiedzania stron zarówno Ateneum Szkoły Wyższej, jak i Sopockiej Szkoły Wyższej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy. Zapraszamy na studia do nas. Tak jest.